Witamy sprinterzy.com. Długo czekaliśmy na ten moment, bo jest z nami była trzykrotna rekordzistka świata i jedyna dotąd osoba, która pobiła rekordy świata na 100, 200 i 400 metrów. Jeden z nich, rekord na 400 metrów, 49,29, pozostał nienaruszony aż do dzisiaj. Natomiast chcielibyśmy wrócić do czasów tych rekordów, do lat 60., do lat 70. Jak zaczęła się pani przygoda ze sprintem i czy na początku, zwłaszcza gdy pani zaczynała przygodę z lekkoatletyką, czy spodziewała się, że zajdzie tak daleko? No ja się na pewno nie spodziewałam, to był wszystko przypadek, bo kiedy miałam 14 lat, 15 lat, znaczy byłam w 8 klasie, no to na takim sprawdzianie szkolnym zakwalifikowałam się na zawody międzyszkolne, na gry coli. Dobry. Po raz pierwszy wystartowałam tam bez żadnego treningu, przygotowania. Wygrałam bieg na 100 metrów, skok wzwyż i skok w dal. No i tak wszyscy rzekli, że powinnam zacząć trenować. No tak się szczęśliwie złożyło, że były doskonało szczepień, który zakończył karierę sportową, pan Jan Kopyto, który pracował w klubie Polonia Warszawa, nawiązał kontakt z naszą szkołą. No i tam zorganizował grupę dziewcząt i chłopców z 8 klas. No ja się zapisałam i to był taki trening ogólny. No oczywiście wiadomo było, że tam sprinty, skoki to była moja, no moje konkurencje. I 2 lata trenowałam w grupie szkolnej właśnie z panem Kopyto. Potem pan Kopyto wyjechał i ja przyszłam do grupy sprinterek Warszawy. Kolejne, znaczy w ogóle to się wszystko działo w roku 60 na jesieni. To już było akurat po Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. No i tutaj 60 na 61 rok. 61 rok to był mi pierwszy sezon. Potem 62 jeszcze byłam też młodziczką. I już jako juniorka w 63 i 64 roku startowałam, trenując w grupie sprinterek Warszawy z panem Andrzejem Piotrowskim. No i w wieku tam 18 lat wyjechałam na Igrzyska Olimpijskie do Tokio, gdzie po tych w sumie 4 latach treningu, tak jak mówiłam, wróciłam z 3 medalami. No ale dla mnie to wrażenie na mnie wywarła ta wspaniała atmosfera, jaka była na Stadionie Olimpijskim. No jak sobie uświadomiłam, że ja startuję tutaj, bo zaczynam od skoku w dal właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. Tyle czytałam właśnie o Igrzyskach jeszcze w starożytności. No i to mnie jakoś tak zmobilizowało, że kilkakrotnie biłam swoje rekordy życiowe, jednocześnie rekordy Polski. Ostatecznie skoczyłam 6,60 i zajęłam 2. Taki był mój pierwszy start olimpijski. Na 200 metrów też byłam 2, poprawiłam kilkakrotnie, znaczy poprawiłam swój rekord życiowy. 23,1 uzyskałam, co dało mi też srebrny medal. No i w sztafecie żeśmy się zmobilizowały. Tutaj Teresa Ciepły ze startu, potem biegam ja. Podawałam pałeczkę Halinie Góreckiej, która była 7 na 100 metrów i kończyła Kłobukowska, która była 3 na 100 metrów. A dodam, że Teresa Ciepły była 2 na biegu na 80 metrów przez płotki, także wszystkie medalistki, ale wydawało się, że właśnie Amerykanki są tutaj głównymi faworytkami, bo 2 pierwsze miejsca na 100 metrów, pierwsze miejsca na 200 metrów, no ale myśmy też potrafiły się zmobilizować i wygrać. Także taki był początek, takie były moje pierwsze igrzyska. No wiemy dobrze, że zdobyła pani aż 7 medali Igrzysk Olimpijskich, 10 medali Mistrzostw Europy. Natomiast bardzo interesuje nas okres, w okresie pani pierwszego macierzyństwa, bo wówczas w 1970 roku urodziła pani syna. Natomiast nie w długim czasie po tym okresie doszła pani do praktycznie największych sukcesów w karierze. No tak, nie było mi łatwo, bo w tym 70 roku tak wystartowałam na jesieni, no ale tak miałam taki cel, żeby tutaj barierę 12 sekund poprawić i to mi się udało, ale to bardzo krótko trenowałam, bo syn urodził się w lutym. No i już ten 71 rok poprawiałam swoją formę, 72 również, także myślę, że dzięki temu, że miałam ten rok przerwy związany z macierzyństwem, to
mogłam jeszcze przez kilka lat kontynuować swoją karierę życiową i sportową, dlatego że po iluś latach treningu następuje takie ogólne zmęczenie organizmu. To już nie chodzi o to, że się po sezonie wypocznie, ale jakieś mikrokontuzje, jakieś drobne urazy, to się tak nawarstwia. I psychicznie też człowiek już jest być może zmęczony po iluś latach intensywnych treningów, intensywnych startów. A właśnie taki rok przerwy, no, spowodowanej macierzyństwem, powoduje, że człowiek, że organizm się zupełnie regeneruje. Także już ja, jak zaczęłam trenować, no nie było mi łatwo, bo tam więcej ważyłam, no musiałam iść do siebie, ale byłam optymistką, wierzyłam, że mi się uda. No i dzięki właśnie temu tak czułam się, jakbym dopiero zaczynała karierę sportową. Nie czułam w ogóle tych lat poprzednich, tak. Druga część, czyli jedna kariera, przerwa i druga część kariery sportowej. No. W tym okresie macierzyńskim trenowała Pani w jakiś sposób? Zupełnie brak ruchu, czy...? Nie, jak spodziewałam się syna, to nie. To nie trenowałam i potem kilka miesięcy też tam nie trenowałam. Zaczęłam troszkę truchtać tam po czterech miesiącach, ale to tak lekko wszystko. Tu jak wiemy ze statystyk, w latach 1972-1976 osiągnęła Pani rekord 34 kolejnych zwycięstw pod rząd. Nie wiem, czy któraś kobieta obecnie na świecie dokonała podobnej sztuki. Jak to było być taką dominatorką? Jak Pani to odczuwa? Jak Pani się czuła w roli takiego dyktatora sprintu na świecie? Ja po prostu, dla mnie się zawsze liczyło bardziej zwycięstwo niż wynik. No to, i dlatego też jakby się przeglądało tutaj tabelę jakichś rekordów czy wyników i zwycięstw tam rankingową, kto z kim wygrywał, to właśnie zawsze byłam wyżej w rankingach. No po prostu byłam dobrze przygotowana, lubiłam startować, to mi dawało ogromną satysfakcję, no i dlatego tak się też dobrze to wszystko złożyło. No. A takie moje hobby to kolekcjonowanie medali, także medal do medalu. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie, bo wiele osób, także my, się wzoruje na Pani sukcesach. Natomiast mamy wiele pytań odnośnie treningu. Chcielibyśmy ogólnie wiedzieć, jak wyglądały treningi w tamtych czasach i jakie najdłuższe odcinki Pani pokonywała, tak ogólnie. Jak wyglądało to wszystko? Znaczy tak ogólnie mówiąc, to podstawą moich wyników to były właśnie przede wszystkim systematyczna praca treningowa. To, co miałam zaplanowane, musiałam zrealizować. No, rzadko się zdarzało, żeby z powodu na przykład pogody, żebym nie poszła na trening w terenie, w zimie szczególnie, prawda? Czyli to była podstawa. Po drugie, no ja wyszłam, bo biegałam 100-200, prawda? No tam na początku jeszcze w dal, potem tam jeszcze na samym początku to trochę wzwyż skakałam, potem już w dal i 100-200 metrów. No od po igrzyskach po 72 roku to już się skoncentrowałam na 100, 200 i 400 metrów. Zaczęłam biegać 400 metrów, z tym, że ja wyszłam ze sprintu do 400 metrów, bo można biegać dobrze 400 metrów, może biegać dobrze ktoś, kto biegał 800 metrów, prawda, z treningu 800 metrowca. Ja biegałam 400 metrów z treningu sprinterskiego, czyli takie, powiem szczerze tak, najdłuższe odcinki, które biegałam na treningu, no to były 300 metrów. 300 metrów. Na początku sezonu, a tu jakieś interwały, no to 3 razy 100 najwyżej, 5 razy 100 w interwale, ale to w okresie początkowym, ale to luźno, w interwale. Takie odcinki mierzone, jakieś to było 300 metrów, najdłuższe odcinki, jakie biegałam. A taki, no. A taki ulubiony Pani trening? To była skoczność, szybkość, wytrzymałość? Nie, no to wszystkie treningi lubiłam, no na pewno... Najbardziej mordercze może. No to takie ciężkie to czasami treningi wytrzymałościowe. No też nie przepadałam za treningami siłowymi, ale trzeba było tutaj też je realizować. No tak, trening skocznościowy, prawda, siła wytrzymałościowa, siła szybkościowa także. Ostatnie pytanie, czy były momenty zawahania w Pani karierze, że chciała Pani zejść z bieżni, zakończyć, rzucić kolce? No właściwie to nigdy takiego momentu nie było. To znaczy, jak się sezon kończy, to już się czułam zmęczona, ale to jeszcze poszłam kilka razy na jakiś rozruch i już odpoczywałam, już nie trenowałam w okresie między sezonami. Dopiero gdzieś w połowie listopada zaczynam trenować, tak 2 tygodnie takiego wejścia, rozbiegania w lesie, jakieś tam coś, no i potem od grudnia już taki normalny trening.
Dobrze, dziękujemy za rozmowę. Była z nami wybitna postać. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję.